Witajcie. Niebakteryjne zapalenie gruczołu krokowego jest ciągle aktualnym problemem medycznym. Dotyczy około 10% mężczyzn, nawet na różnych etapach życia. Często jest to choroba niezdiagnozowana, dotycząca ludzi młodych, w wieku od 20 do 40 lat. I problem polega na tym, że osoby z niebakteryjnym zapaleniem prostaty bardzo często próbują różnych metod leczenia, które zwykle albo nie działają, albo choroba po pewnym czasie nawraca. Wyjaśnijmy sobie tutaj pewnych kilka rzeczy. Mianowicie niebakteryjne zapalenie prostaty może być spowodowane przez bakterie. W około 20-30% niebakteryjnego zapalenia prostaty chorobę wywołują bakterie. A określenie niebakteryjne wzięło się stąd, że w danym momencie tych bakterii nie znaleziono. Na przykład w wydzielinie z prostaty, w porcji moczu, po masażu gruczołu krokowego, czy na przykład właśnie w posiewie nasienia. Ale to, że tych bakterii nie znaleziono, wcale nie oznacza, że ich tam nie ma. Po prostu one są uwalniane okresowo, fluktuacyjnie. To znaczy na przykład przez 3 dni są uwalniane, później przez tydzień nie. I w zależności od tego, kiedy pobierzemy materiał do badań, to może ich tam wcale nie być. Natomiast zwróćmy także uwagę, że w związku z tym, że około 20-30% zapalenia gruczołu krokowego niebakteryjnego jest jednak związane z bakteriami, to u niektórych osób korzyści są osiągane po stosowaniu antybiotyków, m.in. azytromycyny czy fluorochinolonów. Dlatego nie ma się tutaj do końca czemu dziwić, że lekarze czasami w zapaleniu gruczołu krokowego przewlekłym stosują antybiotykoterapię, mimo że nie wyhodowano żadnych potencjalnie chorobotwórczych bakterii. A bakterie, które powodują zapalenie gruczołu krokowego, mogą być bardzo różne. Mogą to być bakterie z rodzaju Escherichia coli, Serratia, także Staphylococcus, czyli gronkowce, enterokoki, czy nawet ureaplazma albo chlamydia. Zapalenie niebakteryjne gruczołu krokowego objawia się zwykle bólem w okolicy lędźwiowej, w okolicy krocza, jąder, czasami stanami podgorączkowymi, czy nawet trudnościami w oddawaniu moczu. Problem polega na tym, że u części osób występują zwapnienia w gruczole krokowym, a te bakterie lokalizują się w okolicy tych zwapnień, gdzie penetracja antybiotyków jest bardzo słaba. Dodatkowo czasami bakterie tworzą tak zwany biofilm w gruczołach wyprowadzających, w kanalikach wyprowadzających, co również utrudnia ich skuteczne leczenie. Ponadto płyn zawarty w wydzielinach pęcherzyków, które dochodzą do gruczołu krokowego, działa bakteriostatycznie, co również utrudnia wyhodowanie bakterii, a także określenie ich wrażliwości na antybiotyki. W związku z tym, co robić? Po pierwsze, należy prawidłowo zdiagnozować chorobę, czyli opierać się na tych objawach klinicznych, o których wcześniej wspomniałem, wykonać badanie ogólne, czyli morfologię krwi, CRP, OB, wykonać badanie ogólne moczu, wykonać posiew moczu, a później, jeżeli to jest możliwe, wykonać posiew nasienia. Wtedy możemy zidentyfikować, czy przyczyną danych zmian są właśnie bakterie. W przypadku pozytywnego wyniku na obecność bakterii należy zastosować antybiotykoterapię zgodnie z tym schematem leczenia. Natomiast co robić, gdy antybiotykoterapia nie działa? Najlepiej wykonać wtedy uroflowmetrię, żeby ocenić, czy przepływ moczu w cewce moczowej jest prawidłowy. Dlatego, że u wielu osób z właśnie niebakteryjnym zapaleniem prostaty obserwuje się nieprawidłowy przepływ moczu. Jest to związane m.in. z napięciem mięśni, pęcherza moczowego, ale także na przykład cewki moczowej. W związku z tym w tych przypadkach, w których działanie uroflowmetrii będzie nieprawidłowe, wyniki badania uroflowmetrii są nieprawidłowe, korzyści z leczenia mogą być osiągnięte po uzyskaniu tzw. alfa-adrenolityków, m.in. afluzosyny. I u tych osób, uwaga, bardzo dobrze sprawdzają się takie naturalne sposoby polegające na ogrzewaniu gruczołu krokowego. Można zakupić lampy, na przykład lampy rodzaju LightMed, emitujące promieniowanie podczerwone i przykładać je do krocza, żeby rozgrzewać okolice właśnie gruczołu krokowego.
Albo stosować zwykły termofor, który napełniamy wodą o temperaturze powyżej 60 stopni i przykładamy do krocza. Wysoka temperatura działa rozluźniająco na mięśnie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego i bardzo często przynosi ulgę, czasami nawet dużo większą niż właśnie antybiotykoterapia. Kolejną taką metodą jest stosowanie ziół o działaniu moczopędnym. Zioła, które działają moczopędnie, to na przykład natka pietruszki, ale także na przykład mięta pieprzowa, mięta zielona. Żeby na przykład dobrze wykorzystać to działanie moczopędne ziół, możemy zaopatrzyć się w niektóre gotowe mieszanki. Na przykład pastę fitolizynę, którą stosuje się głównie w schorzeniach w kamicy dróg moczowych jako środek pomocniczy. Ale ze względu na działanie moczopędne może również korzystnie wpływać na prostatę. W aptekach jest także dostępny lek o nazwie Urosal, który zawiera salol i metenaminę. Są to związki o działaniu bakteriostatycznym, ale także wykazują pewne właściwości niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W niebakteryjnym zapaleniu pęcherza moczowego korzyści mogą być ze stosowania NLPZ-ów, takich jak na przykład nimesulid, ale pamiętajmy, że one mają działania niepożądane. A na przykład Urosal wykazuje efekty bakteriostatyczne, odkażające, przeciwzapalne, a jednocześnie, moi drodzy, nie ma takich działań niepożądanych jak standardowe NLPZ-y. Zawiera salicylam fenylu, który może być stosowany właśnie niekonwencjonalnie w niebakteryjnym przewlekłym zapaleniu dróg moczowych i prostaty. Natomiast kolejną taką uwagą jest spożywanie dużej ilości płynów, co najmniej 3 litry na dobę oraz dużych ilości witaminy C, hesperydyny, diosminy i rutyny, które jako bioflawonoidy chronią witaminę C przed utlenianiem, a jednocześnie nasilają działanie moczopędne. Również stosowanie witaminy C w dużych dawkach może przynosić korzyści w niebakteryjnym leczeniu zapalenia prostaty. Kolejną taką niestandardową metodą jest masaż gruczołu krokowego. Masaż gruczołu krokowego rzeczywiście w niektórych przypadkach bardzo dobrze się sprawdza. Ale problem polega na tym, że nie każdy umie sobie taki masaż wykonać. Może to zrobić lekarz. Ale jeżeli ten masaż mamy wykonywać codziennie, to lepiej nauczyć się tej techniki samemu. Założyć na rękę białą rękawiczkę, włożyć palec do odbytu na głębokość około 4 cm, gdzie można wyczuć prostatę, gruczoł krokowy i wykonywać masaż od podstawy do szczytu gruczołu i od strony bocznej do linii pośrodkowej. Moi drodzy, ale pamiętajmy, żeby taki masaż wykonywać po oddaniu stolca i umyciu odbytu, bo jeżeli mamy tam masy kałowe zalegające w odbycie i włożymy tam palec do odbytu w rękawiczce, to niestety nie wyczujemy prostaty, ale kał i nie zdamy testu białej rękawiczki. A jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie obejrzy perfekcyjną panią domu. Moi drodzy, masaż prostaty może mieć bardzo dobre skutki, ale zdecydowanie uważam, że u osób niewprawionych w stosowaniu tej techniki może się sprawdzać, najlepiej się sprawdza właśnie rozgrzewanie okolicy krocza za pomocą lamp emitujących promieniowanie podczerwone, za pomocą termoforu oraz stosowanie ziół moczopędnych z większymi dawkami witaminy C oraz stosowanie miejscowo leków bakteriostatycznych, takich jak nimesulid, a w przypadku błędnych wyników czy złych wyników uroflowmetrii również między innymi alfa-adrenolityków, takich jak afluzosyna. Dobrze, to wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was. Cześć.